Z Ewangelii Świętego Łukasza, drugi rozdział. Ewangelia Świętego Łukasza, drugi rozdział. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego, że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Maryją, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna, i gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż było dla nich miejsca w gospodzie, a byli w tej krainie pasterze w polu, czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo to zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Bogu i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I spiesząc się, przyszli i znaleźli Maryję i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu, i wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Maryja zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. A gdy minęło 8 dni, aby obrzezano dziecię, wtedy nadano mu imię Jezus, jakie nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. Amen. I Maryja już jest w 9. miesiącu w ciąży. I wszystko stało się, bo wcześniej stało się w jej życiu wiele rzeczy, i szczególnie po nawiedzinach anioła, jak nawiedził Elżbietę i jak spotkał Elżbietę. Elżbieta wypełniła się Duchem Świętym i ze zdziwieniem Maryja usłyszała, jak prorokowała Elżbieta o niej słowa, które tylko Bóg i ona znała, mówiąc: błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. Ale to nie mówiła Elżbieta, ale Pan. Dziękujemy Bogu za dar proroczy, który daje mężczyznom i kobietom, aby prorokowali i aby wzmacniali ludzi w wierze i aby prowadzili ludzi. Teraz Bóg nie wykorzystuje aniołów, ale proroczy dar Elżbiety dla Maryi, aby miała dobry ciąg dalszy. Jaki jest dobry ciąg dalszy? Na co oczekuje? To jest dobry ciąg dalszy, aby przyszedł Duch Święty na nią. I jak Duch Święty ją nawiedzi, wtedy moc z Boga zejdzie na nią i zajdzie w ciążę. I to Bóg zadziała poprzez Elżbietę i poprzez jej dar proroczy, tak jak Bóg kontynuuje poprzez prorocze słowo, poprzez proroczy dar, wzmacnia ludzi
i aby ich prowadził, aby uwierzyli i aby wypełniło się decyzja, którą ma Bóg dla pewnych ludzi, z którymi rozmawia poprzez Ducha Świętego sam Bóg. Błogosławionaś. I w dodatku zawołała donośnym głosem, tak jak kontynuuje, Bóg wykorzystuje, Bóg poprzez proroczy dar wszystkich ludzi, którym dał. Zawołał donośnym głosem, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. Słowa niedowiary, a skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Tylko Bóg mógł to powiedzieć i tylko Bóg to przemawia poprzez Ducha Świętego. Dlatego, bracia i siostry, zważajmy i wierzmy i nie lekceważajmy prorocze słowa, bo poprzez te pracuje Bóg wtedy i szczególnie w Nowym Testamencie, poprzez wszystkie dary Ducha Świętego. Przyjmujmy i wierzmy i bądźmy podporządkowani. Tak jak jest zapisane Słowo Boże, tak i zaprorokowane Słowo Boże, bo jest Słowo Boże. I błogosławiona, która uwierzyła, i teraz wzmacnia Bóg Maryję, błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. I w tamtej chwili Duch Święty spadł na Marię i Maryja zaczyna prorokować, mówiąc: wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd zrozumiała chwilę, w której Bóg czyni zmianę, że zaszła w ciążę. I od tej chwili, odtąd, błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. I pozostała 3 miesiące razem z Elżbietą i Zachariaszem. I wynik tego był, że ona też zrozumiała, nie poprzez prorocze słowo, ale i w praktyce, że Bóg wypełnił swoją obietnicę i w ciągu 3 miesięcy, po 3 miesiącach odeszła i Elżbieta po 3 miesiącach urodziła syna, nazwała go Jan według namowy Elżbiety i Zachariasza, pomimo że sąsiedzi i krewni powiedzieli, że nie macie w rodzinie żadnego Zachariana. Dlaczego go tak nazywacie? Jak go nazwali Jan, od tamtej chwili zaczęło się że Zachariasz zaczął słyszeć i mówić. I teraz skończyły się trudności Zachariasza i teraz zaczynają się trudności Maryi. I jak kończą się trudności jednego, zaczynają się trudności drugiego. I Maryja powróciła. Józef, sprawiedliwy, nie uczynił to, co mógł zrobić. Nie porzucił Maryi, ale bo był pewny, że Maryja przeteczyła w wiosce Elżbiety i cokolwiek mówiła mu Maryja, po ludzku było niemożliwe, aby uwierzyła. I teraz oczekuje Maryja, odrzucona poprzez Józefa, aby Bóg coś uczynił. I Bóg się nie spóźnia. I w śnie Józefa obudził go i powiedział mu: Józefie, nie bój się wziąć Maryję za żonę, ale bowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. I zważaj, urodzi syna i ty nadasz mu na imię Jezus. Ojciec dawał imię, ale bowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. I teraz przyszło zapytanie w sercu Józefa, co ma zrobić? Uwierzy, nie uwierzy, będzie posłuszny, nie będzie posłuszny?
I takie pytania mamy my ludzie, ale ten, który zwycięża, jest ten, który nie myśli według Słowa Bożego, ale jest posłuszny w Słowu Bożemu. Nie rozmawia Słowo Boże ze sobą, ale jest podporządkowany w Słowie Bożym. Nie oskarża Słowa Bożego, ale mówi Amen w Słowie Bożym. I od razu zmienia pogląd, woła swoją żonę Maryję i mówi: biorą ślub, ale z szacunkiem co do Boga, nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna pierwszego, i o którym zaprorokował Bóg, ale i miała też inne dzieci poprzez ślubne życie Józefa z Maryją. I teraz idziemy do urodzin, do narodzenia Jezusa, tam gdzie pozostaliśmy, jak w tym czasie, jak królem w Judei był Herod i cesarz August rządził w Rzymie i Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. I w tamtym okresie cesarz August w cudowny sposób, wypełniając wieczny plan Boży, bo musiał się urodzić Jezus Nazarejczyk w Betlejemie według słowa Pana, a nie w swojej wiosce Józefa i Maryi w Galilei. I dlatego pobudza serce cesarza Augusta, bo jest napisane w Słowie Bożym, że serca władców są w rękach Boga. I w tamtym okresie, przed urodzeniem Jezusa, na koniec ciąży Maryi, wydaje dekret, aby spisano cały świat, i to stało się po raz pierwszy. I to jest cudowna rzecz. Co chce robi? Co mamy powiedzieć? Pierwszy raz w historii wydawany jest dekret, aby spisano cały świat poprzez cesarza Augusta, który miał władzę i która była dana przez Boga. I wszyscy, aby poszli do swoich ojczyzn, i kto chce, niech nie idzie. Ale bo dekret cesarza jest trudno, aby nie być posłusznym, ale większy jest Bóg. I nie mógł, myślałem, nie teraz, zawsze, aby przyszedł anioł Gabriel w jego śnie do Józefa: idź szybko do Betlejemu. To nie ufał Bogu, to nie ufał Bóg Józefowi, to nie zaufał. Czyli kto by brał żonę, kobietę dziewięciomiesięczną w ciąży, podporządkowując się Słowu Bożemu? Dlatego Słowo Boże łatwo przekraczamy, ale słowo cesarza nikt, bo strach ludzki w naszym życiu jest większy od strachu Bożego. Bóg niech zmieni nasze serce i niech nas uczyni, abyśmy się bali więcej Boga od cesarza. I w taki sposób Józef zaczyna trudną rzecz z brzuchem dużym Maryja, bo była człowiekiem, i dotarli do Betlejemu i tam nie było łatwa. Poszli do gospody, jedna gospoda była i to mała wioska była Betlejem. I tam mieszkało gdzieś około 500 osób, czytałem wtedy. Mała wioska. I była gospoda i koło gospody był żłób dla zwierząt.
I tam w tej stajni był żłób i szukali miejsca, aby zatrzymali się Józef i Maryja, ale nie było miejsca, bo wszyscy przyszli, aby się spisać, bo każdy dom miał stajnię, miał żłobę, ale wspólna stajnia i wspólny żłób był tylko w gospodzie. I przed wieloma laty, jak ja byłem małym, we wszystkich wioskach była taka gospoda. I dotarli, nie było pokoju. I nikt nie powiedział, chodź tutaj. I zostali zmuszeni, aby pójść do stajni. Dlaczego? Bo tam się miał urodzić Jezus. Król królów, Bóg w stajni miał się urodzić. I tam w stajni, bez nianiek, bez lekarzy, ale był Bóg razem z nią, urodził się zupełnie naturalnie zdrowe dziecko. Doskonałe dziecko, doskonałe. I matka owinęła go w pieluszki, położyła go do żłobu, w żłobie. I nie mogę powiedzieć, że Maryja czuła się bardzo dobrze, że była radosna z tym wszystkim i być może skarżyła się Bogu. Nie mogłeś zrobić tego trochę później. Teraz jak rodzę, że spis, oczywiście to nie jest dobrze, abym sobie wyobrażał, ale na pewno wchodziły serce, różnego rozmyślania do serca człowieka, jak widzą, że to, co żyje, nie jest przyjemne, ale w rzeczywistości nie jest, abyśmy myśleli, czy jest to przyjemne, ale abyśmy byli w woli Boga. Bóg nas ukształtuje. I oczywiście, bo ja to sądzę z samego siebie i wiele razy, zamiast myśleć, że to jest wola Boga i dziękujemy Bogu za to, myślimy, że nie jesteśmy zadowoleni poprzez to, co się dzieje, ale Bóg schodzi do naszej niemocy i wzmacnia nas i Maryję w szczególny sposób. Nie zostawi ją bez pociechy, nie zostawi ją w smutku, ani Józefa, aby myślał, że jego żona urodzi w stajni obok osłów, obok owiec i stajnia nie jest czystym miejscem i na pewno śmierdziało. Nie wiem, czy żeście weszli do stajni. Wiecie, jak śmierdzi w stajni. I Józef na pewno też nie był zadowolony z tej sytuacji. Tak jak my, jak rodzimy nasze dzieci, jak nasze żony rodzą nasze dzieci w szpitalu i przynoszą nam kwiaty i są pielęgniarki. Chrystusie, nasz Pan tam się urodził. W brudnym miejscu, w stajni, ale ta stajnia była pełna obecności Boga i to ma znaczenie, aby była obecność Boga, wola Boga, chwała Boga w naszym życiu, a nie nasz dobrobyt, ani nasza wygoda, ani nic innego. Tylko obecność Boga i chwała Boga ma znaczenie w naszym życiu, abyśmy wykonywali, abyśmy byli zawsze w woli Boga. I abyśmy mieli radość, wychwalając Boga. I w ich niemocy, i w ich smutku, znienacka wchodzą pasterze i szukają tej stajni. I widzą w tej stajni owiniętego w pieluszki Jezusa. I zaczęli mówić to, co przeżyli wcześniej. Że jak byli w polu i czuwali i trzymając nocne straże nad stadem swoim, anioł pański stanął przed nimi, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo to zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Wielka radość. Te słowa muszą powiedzieć Józefowi i Maryi. Wielka radość,
ale niebieska radość, nie ziemska, radość w niebie, ale i w stajni, ale aby przyszła do stajni, musi przyjść do naszego serca i musi zadziałać Bóg. Wielka radość, która będzie udziałem wszystkiego ludu, bo dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym, a to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. Poszli, zobaczyli to i powiedzieli słowa anioła, ale i opisali ciąg dalszy. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich. Zobaczcie, co robi Bóg, aby pocieszył swoich ludzi. Dlatego, umiłowani bracia i siostry, Bóg jest naszym pocieszycielem w naszych smutkach, zapewnia nas apostoł Paweł. Spuścił wojska niebieskie, aby wysłał tych pasterzy do stajni, aby wzmocnili Józefa i Maryję, aby pocieszyli ich, aby się uradowali, że wypełniło się Słowo Boże, że Zbawiciel urodził się. Zbawiciel znaczy Jezus. Te imię, które wypowiedział anioł w śnie Józefa co do jego syna. Zbawiciel się urodził. Chrystus Pan, Syn Boga. I wołali wszyscy aniołowie. Chwała na wysokościach Bogu i na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Jak w jednej chwili może Bóg poprzez jedne działanie, cudowne działanie, może zmienić serce Józefa i Maryi w stajni poprzez słowa tych pasterzy, którzy przeżyli te cudowne wydarzenie, uwierzyli w nie i przyszli i zobaczyli te niemowlę owinięte w pieluszki i wychwalali Boga. Wierzę, że nikt by nie mógł wzmocnić Józefa i Maryję w stajni, jak tylko Bóg i poprzez cudowne Jego działanie. Chwała Bogu. Dlatego, bracia i siostry, nasza nadzieja, nasze pocieszenie jest Jezus Chrystus, nasz Pan. I powinno to być. Amen.